Nasz kraj szykuje się obecnie do największej inwestycji w historii. W naszym regionie jednak wciąż żyje pamięć o pierwszej tego typu budowie. O jej historii w swojej książce Żarnowiec, sen o polskiej elektrowni jądrowej przypomniał ostatnio Piotr Wróblewski. Warszawski dziennikarz Piotr Wróblewski nie bez powodu zainteresował się w swojej twórczości historią niedokończonej budowy elektrowni w Żarnowcu. Całą swoją młodość, całe swoje dzieciństwo spędziłem tutaj w Redzie na osiedlu, a to osiedle, jak się okazało, zostało zbudowane przez elektrownię jądrową Żarnowiec. I tak doszło do mnie to, szczególnie jak już wyjechałem z Trójmiasta na studia do Centralnej Polski, że wszyscy moi znajomi tu z Redy z osiedla mieli rodziców, którzy pracowali w jednej firmie. A to dlatego, że mieszkali właśnie w tym miejscu, w Redzie przy ulicy Łąkowej, które powstało niemal 40 lat temu jako jedno z tak zwanych osiedli żarnowieckich. Z tego też powodu reportaż Żarnowiec, sen o polskiej elektrowni jądrowej, bazuje w dużej mierze na wspomnieniach tych, którzy znaleźli w tej części Pomorza nie tylko pracę, ale i miejsce swojego życia. Dwie osoby, które są bohaterami tej książki, dalej tutaj mieszkają przez ponad 30 lat, ale wzbogaciłem to o historię, o taką historię, którą możemy dowiedzieć się z archiwów, o taką historię, która była też m.in. w IPN-ie, w archiwum państwowym. Okazuje się, że chociażby tutaj w Gdyni Cisowej znajduje się gigantyczne archiwum, gdzie są setki tysięcy tomów rzeczy poświęconych Żarnowcowi. Od gigantycznych rysunków reaktora i reaktorowni po plakietki z zaproszeniami na wmurowanie kamienia węgielnego. A więc artefakty, które w dużej mierze zostały już zapomniane. Podobnie zresztą jak sama inwestycja pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Inwestycja, która też runęła wraz z upadkiem PRL-u i została w brutalny sposób przerwana, ale inwestycja, w której pracowało tak dużo osób, momentami było to 8-9 tysięcy osób na samej budowie, plus firmy powiązane, że tak naprawdę każdy tutaj w okolicach Redy, Wejherowa, jeśli nie ma rodziny, która tam pracowała, to zna kogoś, kto na tej budowie był. I teraz dzięki książce można przypomnieć sobie czasy świetności Żarnowca i ogromnego rozwoju całego naszego regionu.